Mam w sumie bardzo podobne świadectwo, też z ewangelizacji. Też chcę wam powiedzieć, że ja nie wiem, czy to jest moje miejsce, miejsce na ulicy. Nie wiem. Wzięłam odpowiedzialność, stwierdziłam, że będę chciała robić platformę dla ludzi, którzy będą chcieli wchodzić w tę ewangelizację. I wczoraj mieliśmy taką sytuację, właściwie przedwczoraj. Ja najpierw głosiłam, nic się nie działo, wszyscy przechodzili sobie. Później stanęła Angelika i uwolniła ogień. I w pewnym momencie zmieniła ton. Zaczęła mówić łagodnie. I podeszły do mnie trzy dziewczynki. Jedna z nich mówi: pani się o mnie modliła. Coś się stało w moim życiu. One też tego potrzebują. Okazało się, że dziewczyna, 14-latka, przychodziła z grupą młodzieży jakieś tam kilka miesięcy wcześniej. I my po prostu nakładaliśmy na nich ręce, a uwalnialiśmy ich od demonów, ogłaszaliśmy słowa błogosławieństwa nad ich życiem. Ja nawet jej nie poprowadziłam w modlitwie wtedy, ale przyszła do mnie osoba, która była narodzona na nowo już. Ona zaczęła głosić Ewangelię. W ogóle się tak ucieszyła, że ona może, jak ona może słyszeć Boga, jak jej powiedziałam. Ona się ucieszyła, bo ona w ogóle rozpoznała, że ona jednak go słyszała, tak? Ucieszyła się, powiedziała, że ma Biblię, że będzie czytała Nowy Testament. I powiedziała, żeby pomodlić się o te dwie koleżanki, które były przez nią już przygotowane i po prostu poddały się modlitwie. I zaraz potem, ja wiem, że jak ja głosiłam, to z kolei w ogóle było takie żniwo, Angelika może też pewnie poopowiadać, jak wiele osób, w ogóle takich młodych, takich 14-15-latków, zaczęło do nas podchodzić, zaczęliśmy z nimi rozmawiać i wiecie, czasem wydaje się, że to są bardzo cyniczni ludzie. Oni są bardzo poranieni. Dokładnie. Nieprzyzwyczajeni do tego, że ktokolwiek ich wysłucha. Albo przytuli. Ich cynizm wynika właśnie z tego. Oni się bronią. Bronią się przed miłością. Ale każda rzecz, każdy gest, każda odpowiedź na ich pytanie, nawet jeżeli atakują, to robi realną pracę. I już nie pierwszy raz mamy takie zdarzenia, że po prostu ludzie przychodzą, ci młodzi ludzie przychodzą z powrotem i mówią: niech pani znowu wygoni ze mnie diabły, tak? Albo niech pani mnie przytuli, albo niech pani się o mnie pomodli. I chcę wam powiedzieć, że to jest przywilej, że można wyjść na tą ulicę, nawet jak ktoś się nie odczytuje, tak jak ja. Ja nie jestem ulicznym ewangelistą. Ja widzę różnicę między sobą a ludźmi, którzy wychodzą i po prostu skupiają od razu ludzi wokół siebie, nie? Ale to jest przywilej wyjść i powiedzieć prawdę. Amen. Która na pewno zadziała, na pewno wykona pracę. Amen. Amen.